Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Witam Państwa w powyborczy poniedziałek. Zapraszam na zbliżenia. Popatrzmy, co przyniósł dzień. Andrzej Duda przed Rafałem Trzaskowskim w prezydenckim głosowaniu. Myślę, że dokonano pewnego obrachunku tych 5 lat i to było tak naprawdę decydujące. Znamy wyniki pierwszej tury wyborów w regionie. Wyraźnie widać, że prezydent Andrzej Duda ma się o co martwić, a Rafał Trzaskowski ma o co walczyć. Kampania nabiera tempa. Będę, proszę Państwa, pilnował, żeby również i 14 była wypłacona tak, jak premier obiecał. Przed drugą turą kandydaci walczą o głosy na Kujawach i Pomorzu. To jest bardzo ważne, żeby razem być z samorządowcami. Zalane ulice i pozatykane studzienki. 78 interwencji dotyczyło zjawisk atmosferycznych. Groźne skutki burz i gwałtownych ulew w regionie. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów, które odbędą się 12 lipca. W regionie najwięcej głosów otrzymał ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda, 39,54%. Niewiele mniej, bo 33,59% wyborców zagłosowało na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Do urn w niedzielę poszło 61% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Blisko 64%. W przypadku tak wysokiej frekwencji można mówić o prawdziwej obywatelskiej mobilizacji. Chcemy coś zmienić w tym kraju. Każdy ma prawo głosu. To jest nasze prawo obywatelskie. Jak są wybory, głosuję. Dlaczego miałam teraz nie zagłosować? Chcę, żeby było dobrze. A jest dobrze na razie. Nie narzekam. Mimo epidemii, lokalnych podtopień i upalnej pogody Polacy tłumnie poszli do urn. W regionie frekwencja była niewiele niższa niż w kraju, bo sięgnęła 61%. Rekord padł w Ciechocinku. Spośród dużych miast najwyższy wynik osiągnął Toruń. Bardzo wysoka frekwencja, co cieszy. Coraz więcej wyborców z wyborów na wybory chodzi na te wybory. To na pewno optymistyczne dla demokracji. Nie zaskakują mnie wyniki, dobra kampania. I stosunkowo spokojny przebieg ciszy wyborczej. Kujawsko-pomorska policja odnotowała 12 przypadków jej naruszenia. Dotyczyły głównie niszczenia plakatów kandydatów. Nie obyło się jednak bez poważnych incydentów. W Toruniu 27-letni przewodniczący komisji obwodowej miał we krwi ponad 2,5 promila alkoholu. W Grudziądzu w jednym z lokali wyborczych doszło do pożaru instalacji elektrycznej. Strażacy szybko zakończyli akcję i komisja wznowiła pracę po kilkunastu minutach przerwy. Wysoka frekwencja, choć cieszy, to zastanawia. Przyczyn mobilizacji w pójściu do urn, zdaniem części politologów, trzeba szukać w polaryzacji społeczeństwa. Po raz kolejny widać w kolejnych wyborach, że Polska dzieli się prawie dokładnie na pół. Na zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. W skali kraju w niedzielnych wyborach swój głos na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę oddało 43,67% uprawnionych do głosowania. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zdobył 30,34% głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia, kandydat niezależny. W regionie głosy rozłożyły się podobnie. Zwyciężył Andrzej Duda z wynikiem 39,54%. Tuż za nim Rafał Trzaskowski 33,59%. Ubiegający się o reelekcję kandydat zwyciężył w 18 powiatach na Kujawach i Pomorzu, zdobywając w sumie ponad 380 tysięcy głosów. Rafał Trzaskowski podbił głównie duże miasta – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Ale walka trwa i zakończy się za 2 tygodnie w kolejnej turze głosowania. Na dzień dzisiejszy nie będą to wybory od serca, jeśli tak to można nazwać, gdzie mamy swoich ulubionych kandydatów, a będą to wybory na zasadzie albo jeden, albo drugi. Ale obydwaj kandydaci będą zabiegać o głosy wyborców Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka i innych. Jeżeli dojdzie do debaty politycznej, ona będzie bardzo mocna. Każdy będzie chciał, żeby media później opisały, że jest zwycięzcą tej debaty. Prawdopodobnie będzie niższa frekwencja. Druga tura, trochę osób mniej chodzi, ta mobilizacja nie daje się utrzymać. To zresztą pokazuje, że w drugiej turze najprawdopodobniej będą
setki, a może dziesiątki tysięcy głosów decydować o ostatecznym wyniku. Dlatego eksperci zgodnie twierdzą, że kampania przed drugą turą wyborów będzie intensywna. Będzie to takie klasyczne okładanie się maczugami. Możemy spodziewać się dość dużej brutalizacji kampanii, która niestety jeszcze bardziej będzie dzieliła Polaków. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Jagoda Rogatty, TVP3 Bydgoszcz. To był emocjonujący wyborczy wieczór. Pierwsze komentarze polityków z regionu zebraliśmy w sztabach wyborczych tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników. Znakomity wynik. Myślę, że dokonano pewnego obrachunku tych 5 lat i to było tak naprawdę decydujące. Jednak lepiej wierzyć w to, co się dotknęło, zobaczyło, sprawdziło, niż wierzyć i liczyć na gruszki na wierzbie, które obiecywali konkurenci. To są bardzo dobre wyniki, z których się tylko można cieszyć. Będziemy mieli zaciętą kampanię. To coś, czego się absolutnie spodziewaliśmy chyba wszyscy. Teraz przed nami bardzo dużo pracy, aby przekonać jeszcze większą ilość naszych rodaków i wygrać za 2 tygodnie. Idziemy na drugą turę. Niezwykle się cieszę. Głęboko jestem przekonany w tym, że druga tura jest do wygrania i to wygramy. Wyraźnie widać, że prezydent Andrzej Duda ma się o co martwić, a Rafał Trzaskowski ma o co walczyć. I te najbliższe 2 tygodnie kampanii naprawdę zostaną w polskiej polityce zapamiętane na lata. Wydaje mi się, że intensywność kampanii, rywalizacja obu kandydatów oraz wolontariuszy sztabów i osób, które zainteresowane są zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego i te, które popierają Andrzeja Dudę, no, będzie bardzo intensywna. Jest już bardzo intensywna. W pierwszym dniu kampanii przed drugą turą wyborów obaj kandydaci odwiedzili nasz region. Na początek ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Rano spotkał się z mieszkańcami Torunia. Były rozmowy i kawa, a później dalsza podróż po Kujawach i Pomorzu. Wczoraj do późnych godzin wieczór wyborczy w Łowiczu i komentarze do sondażowych wyników pierwszej tury. Dziś rano rozpoczęcie kampanii przed drugą turą wyborów już w Toruniu. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami na rynku staromiejskim. Myśmy nie zostawili, to są jednak w miarę godziwe te waloryzacje. Staramy się, no jest ta 13, wypłacona będzie 14. Na spotkaniu z prezydentem pojawili się też m.in. posłowie Zjednoczonej Prawicy i radni. Odśpiewano wspólnie hymn narodowy. Wolontariusze sztabu Andrzeja Dudy rozdawali kawę, a zebrani skandowali. Podobnie witano Andrzeja Dudę w Rypinie. Prezydent tuż przed spotkaniem z mieszkańcami odwiedził Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej. Podkreślił, jak ważna jest pamięć o krzywdzie doznanej od hitlerowskiego okupanta w latach II wojny światowej. To jest nasza historia, ta trudna i ta smutna. Ale to jest też fakt, że dzisiaj jesteśmy tu na polskiej ziemi. Tu w Rypinie, gdzie ta polskość była tak twarda, że przetrwała. Mimo tych wszystkich zagrożeń. Była, przetrwała i jest. Tu jest Polska. Było podczas spotkania o przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości. Andrzej Duda podkreślał, że chce zadbać o interesy polskich rodzin, stąd kontynuacja programów 500+, Dobry Start, wsparcie młodych, a także waloryzacja rent i emerytur oraz trzynastki. Czyli dodatkowe, zdecydowane pieniądze, które po prostu pomagają załatwić jakieś sprawy, dzisiaj ustawowo gwarantowane. Będę, proszę Państwa, pilnował, żeby również i 14 była wypłacona, tak jak premier obiecał. Powiedział, trzymamy go za słowo i ja biorę za to na siebie odpowiedzialność. Przemówienie prezydenta przerywano oklaskami, a mieszkańcy Rypina głośno wyrażali swoje poparcie dla kandydata. Polska się zmienia, bo swoje losy powierzamy panu prezydentowi, osobie uczciwej, wiarygodnej, osobie, która będzie prowadziła Polaków ku lepszej przyszłości, zrównoważonej, że dobrobyt Polski będzie dzielony równo ponad dla wszystkich. Dziękujemy. Niech ten anioł rypiński kwiaty wróżą sukces, pewien sukces w drugiej turze. Prezydent ubiegający się o reelekcję podziękował wyborcom za wysoką frekwencję. Podkreślił, że 15% przewagi nad kontrkandydatem Rafałem Trzaskowskim to dużo, ale nie zamierza spocząć na laurach. Prezydent Andrzej Duda odwiedził także Brodnicę, gdzie wręczył awanse generalskie generałowi Krzysztofowi Królowi i pułkownikowi Jarosławowi Stockiemu.
W 2016 roku generał Krzysztof Król odebrał nominację na stopień generała brygady i został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. W 2018 roku otrzymał nominację na stopień generała dywizji. Od blisko 2 lat jest zastępcą szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, któremu powierzamy w tym samym momencie niezwykle ważne zadanie, a mianowicie reprezentowanie nas i kandydowanie na szefa sztabu dowództwa sił połączonych w Brunsum, jednego z najważniejszych dowództw natowskich, jakie w ogóle są, dowództwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Na stopień generała brygady mianowany został pułkownik Jarosław Stocki. Od 2016 roku szef Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość była także okazją do podziękowań żołnierzom pułków chemicznych za zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa. Nominacje dla obu panów generałów są wyrazem właśnie też rosnącej pozycji Polski, Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej. Akty mianowania zostały wręczone podczas uroczystości w 4. Pułku Chemicznym w Brodnicy. Walka o głosy prowadzi dziś także w regionie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami Brodnicy i Grudziądza. Zachęcał do pełnej mobilizacji, która w drugiej turze miałaby dać kandydatowi szansę na zwycięstwo. Rafał Trzaskowski walkę o głosy wyborców z Kujaw i Pomorza rozpoczął w Brodnicy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta przekonywał, że mobilizacja opozycji może dać zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wystarczy spojrzeć na to poparcie, którym cieszyłem się ja, którym cieszył się Szymon Hołownia, i to już wystarczyłoby, żeby wygrać w waszym regionie, żeby wygrać tu w Brodnicy. Rafał Trzaskowski podkreślał rolę samorządu. Zdaniem kandydata samorząd trzeba mocniej wspierać finansowo i wzmacniać jego rolę. Rola samorządu to także jeden z tematów spotkania w Grudziądzu. To jest bardzo ważne, żeby razem być z samorządowcami. To jest olbrzymi zaszczyt, że gdziekolwiek jestem, stoi koło mnie samorządowiec, stoi koło mnie autorytet lokalny, który odmienił miasto nie do poznania. Do głosowania na Rafała Trzaskowskiego zachęcał prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Takie wartości jak demokracja, jak wolność, jak tolerancja, jak samorządność, jak budowanie wspólnoty, jak budowanie więzi z Unią Europejską, to są wartości fundamentalne, wartości, które u nas tu w Grudziądzu są też dla nas bardzo ważne. Walka o głosy potrwa do 10 lipca. Dzień później rozpocznie się cisza wyborcza, a Polacy do urn pójdą w niedzielę 12 lipca. Mateusz Dul, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami. Ocalić od zapomnienia. Dworski spichlerz w Kłupce odzyska dawny blask. Sprawdzimy też wakacyjne atrakcje w regionie. Zalane ulice, domy i połamane drzewa, przez region przeszły gwałtowne ulewy i burze. W Bydgoszczy kanalizacja miejscami zamiast wodę odprowadzać z ulic, wypompowywała ją na zewnątrz. Strażacy przez wiele godzin usuwali skutki ulewy. Kujawsko-pomorscy łowcy burz zaznaczają, że o tej porze roku to normalne zjawiska i należy się ich spodziewać w najbliższych dniach. Zalane ulice, domy i połamane drzewa to efekt burzy i ulewy, jaka przeszła w niedzielę nad regionem. Strażacy w całym województwie interweniowali kilkadziesiąt razy. 78 interwencji dotyczyło zjawisk atmosferycznych. Najwięcej tego typu interwencji mieli strażacy w powiecie bydgoskim, ponad 50 interwencji. A to głównie interwencje na terenie samej Bydgoszczy. Strażacy przez wiele godzin wypompowywali wodę z zalanych domów, szpitali i przedszkoli. Głównie w centrum miasta Bydgoszczy tyczyły się one zalań piwnic i garaży podziemnych w różnego typu obiektach. Prowadziliśmy działania w budynkach mieszkalnych, jedno czy wielorodzinnych, ale też budynkach użyteczności publicznej. Pompowaliśmy wodę z kondygnacji podziemnych w szpitalach, przedszkolach czy też przychodniach. Jak widać na nagraniach przesłanych przez widzów do naszej redakcji, w Bydgoszczy były takie miejsca, gdzie kanalizacja zamiast wody odprowadzać, wypompowywała ją. Tworzyły się ogromne kałuże, a to powodowało utrudnienia w ruchu samochodów
i komunikacji publicznej. Jak mówią przedstawiciele miejskich wodociągów, nie ma takiej kanalizacji, która poradziłaby sobie z tak ogromnymi opadami. Nie ma takiej rury w kanalizacji, która byłaby w stanie odebrać takie ilości wody. Kujawsko-pomorscy łowcy burz zwracają uwagę, że takie zjawiska atmosferyczne o tej porze roku są czymś naturalnym i w kolejnych dniach należy się spodziewać, że burze i ulewy wrócą na Kujawy i Pomorze. To zjawisko jest całkowicie naturalne, całkowicie normalne o tej porze roku. Czerwiec jest dość wilgotny w porównaniu do poprzednich miesięcy, do poprzednich lat nawet. Zjawiska burzowe występują co kilka dni, a czasami i codziennie. Należy pamiętać, aby w czasie burzy zabezpieczyć balkony i zabrać z nich donice i inne ozdoby, które mogą być zagrożeniem dla życia innych osób. Mateusz Dul, TVP 3 Bydgoszcz. Park etnograficzny i dwór Marii Wodzińskiej w Kłupce zyskają niebawem w swoim otoczeniu kolejny odnowiony zabytek. Jest to pochodzący z połowy XIX wieku dworski spichlerz, jedyny jaki pozostał z dawnych zabudowań folwarcznych. Od dziś rozpoczynają się w nim prace remontowe mające przywrócić mu dawny wygląd. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Dworski spichlerz z połowy XIX wieku położony jest w samym centrum Kłupki, zaliczanych do najbardziej atrakcyjnych miejsc województwa kujawsko-pomorskiego. Każdego roku tysiące turystów ściągają, aby poznawać życie dawnej wsi w znajdującym się tutaj parku etnograficznym, z którym sąsiaduje okazały, odrestaurowany dwór Marii Wodzińskiej, jedynej narzeczonej Fryderyka Chopina. Usytuowany naprzeciw niego zrujnowany zbożowy spichlerz sprawiał smutne wrażenie, psując przy tym estetykę otoczenia. On popada w ruinie i te jego walory zabytkowe są praktycznie nieczytelne. Natomiast szczęśliwie muzeum jest w posiadaniu dokumentacji fotograficznej, jest to przedwojennej, na podstawie której powstał projekt rewaloryzacji spichlerza, który przywróci pierwotne walory temu zabytkowi. Już wcześniej skansen w Kłupce wzbogacił się o stary drewniany kościółek z Brzeźna. Teraz będzie to liczący 300 metrów kwadratowych spichlerz coraz rzadszy widok w polskim pejzażu. W przyszłości stanie się on miejscem stałej wystawy prezentującej życie gospodarcze i społeczne dawnej wsi. Po rewaloryzacji prowadzona w nim będzie także szeroka działalność edukacyjna. Będzie to rolnictwo, także sprawy związków między dworem a wsią, ponieważ to właśnie nie tylko wieś, ta prosta, ale chodzi też właśnie o pokazanie folwarku, czyli tego drugiego aspektu rolnictwa. Prace, których wartość przekracza 3,5 miliona złotych, rozłożone zostały na kilka etapów. Odbudowa, rewaloryzacja i adaptacja na cele muzealne budynku powinna zakończyć się wiosną 2022 roku. Wtedy też spichlerz udostępniony zostanie zwiedzającym. Urszula Guźlecka, TVP 3 Bydgoszcz. Te wakacje z pewnością spędzimy inaczej niż planowaliśmy. Koronawirus zweryfikował marzenia o dalekich podróżach, ale dalej nie znaczy lepiej, przekonują organizatorzy wypoczynku. Nad wodą, w otoczeniu natury czy w centrum miasta pomysłów na to, jak spędzić wolny czas, jest wiele. Plaża w Józefowie czeka już na pierwszych gości. Tak było w tym miejscu rok temu. Teraz wypoczywający mogą liczyć na jeszcze więcej udogodnień. Poszerzyliśmy plażę, poszerzyliśmy brodzik dla małych dzieci, zbudowaliśmy przebieralnię. Jest dodatkowy, wielki, ogromny, bezpłatny parking. Jest zorganizowany bar, wypożyczalnia kajaków. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy. Przypominają oni jednak o zasadach, jakie obowiązują w trakcie wypoczynku nad wodą. Po alkoholu nie wchodzimy do wody, alkohol po prostu dużo, najwięcej takich przypadków po alkoholu jest właśnie tych utonięć. Trzeba uważać na słońce, jak jest upał, rozgrzane ciało, najpierw trochę schłodzić, nie wskakiwać od razu. Od razu można z kolei wskoczyć do Torunia, gdzie nie brakuje atrakcji dla najmłodszych turystów. Lista miejsc, które warto odwiedzić, jest długa. Jest młyn wiedzy, potężne miejsce z potężną ilością wiedzy. Jest Dom Legend Toruńskich, jest Muzeum Papiernictwa w Grębocinie. Także generalnie jest co robić i jeden dzień nie wystarczy, bo do tego jeszcze dochodzą baseny, Wisła. Z kolei na wakacje z nieco innej perspektywy można spojrzeć w Bydgoszczy, gdzie co sobotę w parku Jana Kochanowskiego odbywają się bezpłatne zajęcia jogi. Są różne podejścia, mniej dynamiczne, bardziej dynamiczne, bo jakby tutaj bym się kierowała, jeśli chodzi o wybór dla siebie praktyki jogi, to czy właśnie wolimy bardziej dynamiczną aktywność
czy mniej, no bo poziom trudności to można dostosować do siebie, tak? Te pozycje, one no jakby nie dostosowujemy ciała do pozycji, tylko pozycje do ciała, tak? Także tutaj na pewno każdy się odnajdzie. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych nauczycieli. Wystarczy zabrać ze sobą matę lub koc. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. A skoro o aktywności mówimy, to pora na sport. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. Jak już mówiliśmy, do rozpoczęcia 96. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce pozostały niemal dokładnie 2 miesiące. Zawody rozpoczną się we Włocławku 28 sierpnia. To ma być największe sportowe wydarzenie w historii miasta, do którego dziś na wizytację przyjechał prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. To jest główna impreza sezonu w związku z tym, że nie ma Mistrzostw Europy. W tym samym terminie rozgrywamy Mistrzostwa Polski. W tej trudnej sytuacji koronawirusowej myślę, że ta impreza jest najgłówniejszą imprezą w kraju i wszyscy zawodnicy będą chcieli się sprawdzić. Jest to taka impreza kontrolna na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. Więcej na ten temat w naszym serwisie sportowym po wieczornych zbliżeniach. Pogoda na razie wypoczywających nie rozpieszcza. Jak zapowiadają się kolejne dni, o tym Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. To kolejny dzień, kiedy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenie dotyczy wystąpienia burz z silnymi opadami deszczu oraz podmuchami wiatru, które w porywach mogą osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 21. W ostatnich dniach pogoda zmieniała się bardzo dynamicznie, a synoptycy wielokrotnie ostrzegali nas przed niebezpiecznymi zjawiskami. Dzięki temu w porę mogliśmy uniknąć zagrożenia. W średniowieczu natomiast przed uderzeniem pioruna miała chronić pewna magiczna roślina. Nasi przodkowie, spoglądając na dziewannę, bo to właśnie o niej mowa, potrafili również przewidzieć, jaka będzie zima. Im większa i szersza rosła dziewanna, tym większe mrozy się zbliżały. Co prawda ja nie wiem jeszcze, jaka będzie tegoroczna zima, ale znam szczegóły prognozy pogody na najbliższe godziny. Serdecznie zapraszam zaraz po zbliżeniach. Do zobaczenia. A na koniec przypomnę tematy dnia. Andrzej Duda przed Rafałem Trzaskowskim w prezydenckim głosowaniu. Myślę, że dokonano pewnego obrachunku tych 5 lat i to było tak naprawdę decydujące. Znamy wyniki pierwszej tury wyborów w regionie. Wyraźnie widać, że prezydent Andrzej Duda ma się o co martwić, a Rafał Trzaskowski ma o co walczyć. Kampania nabiera tempa. Będę, proszę Państwa, pilnował, żeby również i 14 była wypłacona tak, jak premier obiecał. Przed drugą turą kandydaci walczą o głosy na Kujawach i Pomorzu. To jest bardzo ważne, żeby razem być z samorządowcami. Zalane ulice i pozatykane studzienki. 78 interwencji dotyczyło zjawisk atmosferycznych. Groźne skutki burz i gwałtownych ulew w regionie. Na koniec jeszcze zaproszenie. W czasach, gdy przebywanie w tłumie nie jest bezpieczne, najlepiej zaszyć się w lesie. Śpiew ptaków, spokój, a wokół zieleń. Żyć nie umierać, ale czy w ogóle można w środku lasu rozbić namiot, założyć obozowisko? O tym dzisiaj w programie L jak las o godzinie 18. Zapraszamy o godzinie 19. Przepraszam, zapraszamy bardzo. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.